Ciurnie, z tej strony Enrusz, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Wolfenstein 2009. Nice shot, ja wcale nie strzelałem, a ty mi tu... Poczekajcie, nasze cele to znaleźć Złoty Brzask, tak? A on chyba chce z nami iść właśnie do kościoła. Więc pierw pójdziemy do owego kościoła. Dawaj, 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 spotkaj się z informatorem. Trochę znerfiliśmy tę misję, bo dom oficera jest tak późno. Ale dobra, co tam? Bo dom oficera jest właściwie, że bardzo, bardzo późno. No ale tak jak mówię, co tam? Dobra, podróż do wschodniej Śródmieści. Co tam? Będziemy jeszcze i tak robić później ten dom oficera. Wiem, że znerfiłem, ale no właśnie. Możemy tu wejść? Mamy tu jakiś gościu, zabili w ogóle jakiegoś typa. Wejdę i tu pewnie gdzieś złoto będzie. Jest złoto. Tak jak chciałem, tak jest. Tak jest. Dobra. Co tutaj jest? Gdzie oni tu? Płaczcie na to! Zaczyna się. Ja sobie tu w ogóle chodzę po różnych rzeczach. No właśnie. Tu będzie lekka, fajna walka. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Pierw dojdźmy tutaj. Witam. Witam. Witam pana, witam pana. Tutaj wchodzimy po złoto. I czy coś jeszcze tu będzie? Nic nie ma, więc skapcaniamy stąd. Tutaj browarki. No tutaj mamy fajną dróżkę, żeby wyjść, ale... No i patrzcie. I obecnie zachodzimy ich z tyłu. Ale... Jest ich... O właśnie. Jest tutaj też pan taki, o. O nie, 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 nie. Gdzie on jest? Tam jest. Widzicie go, jest dosyć szybki, ale już go niestety nie ma. Na szczęście już go nie ma. Tu jest blask krzyżowej! Tak jest, będzie tutaj blask, znaczy... mamy tą misję. To tu będzie ten cały... czekajcie, jak to było? W celach jest, że to będzie złoty brzask, jeżeli się nie mylę. No jest ich tu trochę, rzucił we mnie granata, co za niewychowany lizus. Dobra, panie, który z nami tutaj współpracuje. Dobra, wbijam się do was na imprezkę. No nie, 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 musimy reloada zrobić. Czekajcie w ogóle, patrzcie jakie ja tu miejsce odkrywam. O ty nie, 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 uciekaj do tego miejsca, dobra. Co to jest za miejsce? Podróż do zachodniej Śródmieści. A, to my stąd wyleźliśmy chyba. Dobra. Nie, to nie stąd. Panie, giń pan tam. Ty też, panie, tutaj giń. Nie, no mówię giń ci, naprawdę. Panowie wszyscy, których strzelałem, macie zginąć. Czy tutaj nikogo nie będzie? Jest jakiś ślepy zaułek, więc może być jakieś złoto. Nie jest, jedynie drabina. Pewnie gdzieś prowadzi właśnie po jakieś złoto, ale to nie w tym odcinku. Mogę wam jakiegoś spoilera tam walnąć. Gdzie chodzi właśnie o złoty brzask. Tak jest, to będzie tutaj. Będziemy mogli sobie ogarnąć broń. Dobrze mówię? Tak jest. Dobra. Potrzeba ci czegoś, oczywiście. Oczywiście, że mi czegoś potrzeba. Kochany panie, mamy tutaj granata, mamy MP43, mamy MP40. Możemy sobie kupić duży kaliber, nie chcę na razie. Do kara mogę kupić celownik, już mam ulepszony gwint, nie. Do MP40 mogę sobie pokupywać amunicję. Powiem wam tyle, póki co... póki co nie potrzebuję nic takiego, jedynie to uzupełnić amunicję. Właśnie. Dobra. Jasne, że ready. Blaskowitz, that light in the sky is what he's doing. Head for the church and help us stop them before they destroy the whole damn town. Dobra, już lecimy. Co tutaj się dzieje? Wybucha wszystko. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę, co tu się teraz dzieje.
Ja nie wierzę, co tu się po prostu dzieje. Ktoś rzucił we mnie granaty. Czekajcie, co tu jest za miejsce? A dobra, tutaj nie możemy się kierować. Więc. Dobra, porzucajmy sobie granatem. Czy ja muszę zejść tutaj na dół? Tak jest, muszę zeskoczyć. Jak widzicie, jest niezła, niezła walka tutaj. O nie, grenade. Mamy złoto. 1 na 19 złota. Ciekawe, gdzie ja te 19 znajdę. Dobra, mamy zejść na dół, jeżeli dobrze widzę. To wiadomo, że musimy machine guna ogarnąć. Czy tu jest złoto? Nie ma nic. Nie ma nic, tu jest jakieś ukryte tego. Dobra. Dobra, panowie, dobra, ruszamy. Pospolite ruszenie robimy. Tutaj coś będzie i jest złoto. Dobra. Jednak warto zakamarki sprawdzać. Dobranoc. Dobranoc, panie. Dobranoc. Dobranoc, panu. Dobra, tą kryjówkę już mamy zrobioną. Więc rzućmy tam do nich granata. Chyba udało się, chyba się udało. Ajajaj, ale tutaj robimy, ale robimy tutaj. O tak. Biliśmy się do nich. W ogóle jak do siebie, do domu. Po kapcie. Ajajaj. Było blisko, abyśmy zginęli. Ale nic się nie dzieje. Tu jakiś typek w ogóle nie widzi nas. Tu jakaś książka. Co tu się w ogóle dzieje? Dobra, wbijamy się do nich. Dobra, wbiliśmy się. Nie no, to jest piękne. To jest piękne. Gości już prawie, że nie ma. Tutaj jakiś typo jest. Tutaj bierzemy złoto. Tutaj się wbijamy do nich jak do siebie po kapcie. Wyeliminowane gniazda. Pięknie, jest pięknie. Zawsze inną drogą to przechodziłem. Czy tu jeszcze ktoś jest? Nie, nie ma nikogo. Tu są tylko moi przyjaciele. Tak jest, musimy zejść poniżej, żeby cokolwiek zrobić. Panowie, łapcie mnie! Nie, kurczę. Było blisko, abym musiał gryźć ziemię. O nie. Myślałem, że ja mam wysadzać, a ja mam po prostu się ukryć chyba za drzewkiem. Dobra. Drzwi wysadzone, więc my... Let's go! Po prostu let's go. Wiem, że połowy złota tu nie zebrałem. Tu jest amunicja po prostu, dlatego się tak świeci. Tu jest jakaś broń. Tutaj jest złoto. Dobra, nie zbierzemy wszystkiego złota, bo... Takim koksem to ja jeszcze nie jestem, nie? Żeby wszystkie złota pozbierać. No i tutaj zacznie się dziać. Dobra. Podpalamy ziomeczków. O, kolejne złoto. Tutaj nic nie ma. Fu Eisenstadt. Dobra, ruszamy tutaj. Tutaj będzie złoto, oczywiście, że będzie. 6 na 19, no nieźle lecimy z tym złotem. To właśnie to mi się podoba w Wolfensteinie, że tutaj zbieramy złoto i no mamy. No mamy. Dobra. Co tu się... O, panie, ale ci plecy zrobiłem. Takie rzeczy się uprzedza. Dobra, tutaj jest amunicja, jest amunicja. No właśnie, zaraz zobaczycie, co się będzie działo, niestety. O, właśnie, zaczyna się. Zaczyna się właśnie ten typo. Panie, nie, bo tu jest beczka, nie! Panie, no właśnie. Gościu sobie sam sprowokował. Wow. Panie, nie strzelaj do mnie, ja nie zasłużyłem na takie traktowanie. Poczekajcie. Musimy na niego poczekać. Musimy to właśnie niszczyć. To jest jeden z celów, które musimy musowo niszczyć. Dobra, jedno już rozwalone. Jeszcze jedno czeka na nas. Teraz z tyłu i po robociku, tak? Tak jest. Po nim. I raz, dwa, trzy. Buuu! Tak jest. Tak jak wam mówiłem, mamy teraz taką fajną broń. Gdzie, skąd, z której strony? Oni gdzieś tutaj idą. Czy tu nie będę? Patrzcie na tą broń! Patrzcie na tą broń, jaka ona jest piękna! Jaka ona jest piękna! Tak jest, panowie! No przykro mi, będziecie musieli jakoś sobie z tym poradzić. Sami stworzyliście tego robocika, więc...
jego właśnie bronią was, no załatwię i tyle. Masz tam na górze, tutaj gościu też płoń. Fuego, fuego, krzycz normalnie. Tutaj nic nie ma, dobra. Więc gdzie my się teraz udamy? Tutaj jest otwarte, więc tutaj będzie złoto. Tak jak mówiłem, tak się stało. Czy tutaj, ej, który to do mnie strzela, to zaraz ma... O, panowie, no... To nie był dobry pomysł, żebyście po prostu do mnie strzelali. To nie był wasz dobry pomysł. No panie, co ty tutaj chcesz sam zrobić? Jakby tutaj nic nie działacie ze mną, z robocikiem. Co wy, panowie? Jakby chyba pijani jesteście kompletnie. O, mamy właśnie złoto. Bo takie rzeczy się właśnie wchodzi do... No, wchodzi do takich rzeczy, dokładnie. Co tu było? Podnieś. Nie. Nie, bo tu granat, nie! Oj, wiedziałem. Panie! Weź pan do mnie, nie! Weź pan do mnie, nie strzelaj! Bo ja nie oczekuję od panów takich rzeczy. Ja tu oczekuję szacunku, ale jak widzę, nie nauczyliście się nic, no i niestety was muszę palić jeden po drugim. No niestety, panowie, przykro mi. Ale no to takie są procedury, po prostu. Takie są procedury, że mamy już 10 na 19 złota. Panie, dlaczego wy we mnie wciąż strzelacie, jak wy i tak wiecie, że zginiecie? No, nie rozumiem waszej taktyki na mnie, no nie rozumiem. O Jezu, zawala się. O nie! Dobra, czas wziąć zwykłą broń i trzeba przebiec przez to. Dobra, aj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 
co wy... Ej, no nie, no teraz to panie przegiąłeś całkowicie. Teraz to przegiąłeś. Co tam się w ogóle dzieje? Bombardiren. Normalnie jak w Harrym Potterze, nie? Jeden spell i koniec. Dobra. Panowie, nie walcie tak do mnie. To się nie skończy dla was za dobrze, chyba padniemy sobie, nie? Ja z tego wychodzę cało. No jest pięknie. Materiały wywiadowcze są jeden. Hands up, watch hands up. Dobra. Czy tutaj znajdziemy jakieś... O, to w ogóle lewitująca wanna. Dobra, tutaj pana jakiegoś zobaczyłem. Tam jakiegoś zobaczyłem. Panie, nie strzelaj pan do mnie, bo tak nie wypada strzelać do BJ-ka. Więc no, proszę mi nie używać takich rzeczy tutaj. Bo ja sobie nie życzę, żebyście do mnie strzelali. Dobra, gdzie my jesteśmy? Are you hiding? Tak, panie. Jak ja tutaj wbijam do ciebie na domóweczkę normalnie. Tutaj nic nie ma. Tu jest punkt kontrolny jakiś. Skorzystaj z mocy woalu. Owszem, wiem, że mam skorzystać, ale jeszcze nie w tym miejscu. Dobra. Tutaj nic nie ma. Come on. Dobra, to teraz spadamy po prostu sobie w dół. I takim fajnym sposobem znajdziemy się w piwnicach. Ale teraz no nie ma broni tutaj. I materiały 4x6. Ale złota nie mi nie dali, kurczę, tutaj. Nie, niestety. Bywa i tak, że są takie niespodzianki. Schodzimy cały czas w dół. Oj, co tu było? Tutaj takie rzeczy były. Dobra, widzicie jakieś, nie wiem, jakąś kaplicę normalnie. Jakbyśmy nie wiem gdzie byli, nie powiem gdzie. No ale tutaj właśnie takie rzeczy są. Sama amunicja. Mieliśmy iść tutaj? Tak jest. Tak, słucham ciebie tylko. Dobra, walić to, idziemy do przodu za naszym przyjacielem. Amunicji mamy od cholerki, znaczy do tej broni akurat nic nie mamy. Tak trochę jest słabo. Ale wiadomo, co się zaraz wydarzy. To szturmujemy, no. Dobranoc. No i mamy tylko jedną amunicję, tylko jedną. Poczekajcie. Czy ja nie mogę ich tu jakoś zajść? Dobra. Czy tej broni nie podładuję w taki sposób? Nie, nie podładuję w ani... No, żaden sposób. Dobra.
po prostu trzeba kupować amunicję. Jak widzicie, jest tutaj ten typek znowu, tak nielubiany bardzo przeze mnie zawsze. Panie, odwal się pan ode mnie. O nie, ja chyba padnę zaraz. Dobra, panie, dobranoc, dobranoc. Paszerujmy go, wiem. Gdzie on poszedł? Tutaj jest, dobra. Padł, padł, padł. Jest pięknie. O, lecimy, dobra. Ale w ogóle co tu się stało? Rozwaliłem jakieś kolumniacze. Tego pana w ogóle przygnieździło do ziemi. Tego ten dostał. Panie, odejdź stąd pan. Co tu się dzieje? Tutaj jest jakiś... jakieś typy są. Numer kolejny. Tutaj jakieś typy i... Oj, panie, odwal się ode mnie pan. No i ten pan dostał. No tutaj mamy złoto. Numer kolejny. What? Czemu ty do mnie tak... Czemu oni do mnie tak próbują? Dobra, tamten typek dostał. Będziemy musieli się uporać tutaj z małym problemem. No panie, stop him, nie ma żadnego stop him. Ja nie toleruję żadnych stop himów. No i tutaj mamy coś takiego. Będziemy to musieli zniszczyć. Właśnie te kółeczka, które widzicie. Nie mam jakiegoś super celu, ale chyba nam się uda to zrobić bardzo szybko. Właśnie. Nie, jeszcze się coś kręci, tak? Dobra. Co jeszcze tutaj mam zrobić? Come on, bo ja już naprawdę nie pamiętam, co tutaj jeszcze. Czy to coś tutaj jeszcze jest? Coś tutaj się pewnie kręci jeszcze. Poczekajcie, czy nie mam czegoś do wyłączenia tutaj? Pięknie naładowała mi się moc. Dobra, strzelamy przez całe. Czy tu ja nie mam czegoś wyłączyć przypadkiem? No poczekajcie, a tutaj właśnie? Nie, nic nie mam do wyłączenia. To co ja mam jeszcze do rozwalenia? Aha, te pierścienie, dokładnie tak. Dokładnie tak, wszystko się rozpada. O tak, mamy pierwszego bosika, panowie i panie! Mamy pierwszego bosika. Porzucajmy w niego granatami może, co? Dobra. Nie będzie on jakiś silny chyba do rozwalenia. O, właśnie padł sobie. Dobra. Jak widzieliście, to jest ten właśnie potwór z tego, z naszej okładeczki. No niestety dostaliśmy lekko w pierdziel, ale... ale wychodzimy cało z tego, z tej jakby... no, z tej rywalizacji. No i wychodzimy stąd oczywiście. No i jedziemy podróż do wschodniej śródmieście. Pilny telegram do dyrektora BTO. Sędzia Weisenstadt, na końcu William B.J. Blaskowicz. Przeczytajcie sobie, zatrzymajcie. 11 na 19 złota, wywiad 4 na 6 i księgi 0 na 1. Nie wiem, gdzie te księgi są. Co my tu mamy? Ulepszenia odblokowane. Magazynek bębnowy Bagnet, magazynek wzmacniacz promienia, transformator fazowy i kryształ tnący. No powiem wam, że ciekawe rzeczy mamy do upgrade'u, więc dlatego zachowałem kasę. Więc dobra, jesteśmy znowu w bazie, więc pójdźmy sobie właśnie do gościa z czarnym rynkiem. No i mamy tutaj już działko. Działko sobie kupujemy. Mamy 5700, mamy mocny kondensator woalu, więc kupujmy sobie. Tą broń trochę sobie przykoksimy. Plus do MP40 magazynek bębnowy lub duży kaliber. Modyfikacja lufy i mechanizmu spustowego, która umożliwia zastosowanie cięższych nabojów i zwiększa siłę rażenia. Więc kupujemy i to. Plus do kara sobie kupimy bagnecik. Też się przyda. No i co? Możemy granaty uzupełnić amunicję, bo mamy
Zero możemy odłamek kupić, ale to już nam się nie przyda. A poczekajcie, mamy... Nie chcę do woalu. Mamy tylko 136 amunicji do broni, więc tutaj sobie uzupełniamy amunicję. Również mamy woal. Mamy jeszcze nieodblokowane rzeczy, ale kryształ spowolnienia możemy kupić. Więc tutaj mamy takie rzeczy. Więc jeszcze, no, dopiero wam będę dziękował, ale dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie już 4. odcinka z serii Let's Play Wolfenstein. No. To co? Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawicie łapkę, komentarz, no i suba, no i trzymajcie się. Hejo, papa, cześć!